Siemandero. Opowieści dziennej treści z kanapy Tomczukowej. Od razu ostrzegam, film jest przeznaczony tylko dla widzów pełnoletnich. Dlatego nie polecam oglądać z dziećmi. Chociaż wiem, że niektórzy moi znajomi ze swoimi maluchami oglądają. Także pozdrawiam tych normalnych rodziców, którzy respektują czasem i też wulgaryzmy. A jeżeli rusza Ciebie to i nie lubisz, nie oglądaj, nie komentuj, nie interesuj się, bo film nie jest dla Ciebie. Słuchajcie, ostatnio miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu z nowo poznanymi znajomymi. I oczywiście jak zwykle, no, podczas wieczornego piwka, nie wiem, jedzonka, wywiązał się temat diety, odżywiania, jak to zwykle w towarzystwie, gdzie ja się pojawiam. No i w pewnym momencie tak gdzieś rozmawiałem sobie o tej diecie i ktoś wyskakuje, nie ktoś, taka jedna z uczestniczek tego spotkania wyskakuje z tekstem: ale co ty kurwa pierdolisz, Maniek? Ja kurwa zdziwiony, o co B, co ja takiego powiedziałem? A temat dotyczył tego, że rozmawialiśmy o tym, czy da się odchudzić, czy się nie da, czy każdy może to zrobić. Ja oczywiście twierdziłem, że każdy, a koleżanka powiedziała, że nie da się tego zrobić u każdego. Ja mówię, kurwa, no to wiecie, no wymieniam argumenty, ja mówię swoje z doświadczenia, bazując na setkach osób, przemian, które dokonałem chociażby, widziałem znajomych, no to jakieś tam argumenty zastosowałem. Na to pani odpowiada, że nie da się, ponieważ nie każdy chce tak wyglądać. Kurwa. No to słuchajcie, no to tutaj to jest hola hola, to jest zupełnie inna historia. Albo się nie da, albo komuś się nie chce. Słuchajcie, wszystko się da, a że się nie chce, to już jest odrębna kwestia. To wiadomo, że jak mi się nie chce, to nie zrobię tego. Jak nie potrafię, no to nie dam rady. Chociaż człowiek jest taką istotą, że raczej da radę wszystko zrobić, jeżeli naprawdę się uprze. No wiadomo, są jakieś tam uwarunkowania chorobowe, gdzie choroba wpływa na nasze, no nie wiem, te geny, jakąś tam otyłość i to jest kwestia już niezależna od nas, chociażby nieważne, co byśmy jedli. To kwestia nie da się. Nie da się, to słuchajcie, polizać swoim własnym kurwa językiem swojego odbytu. To na pewno się nie da, no bo próbowałem, stosowałem, wy pewnie też, wiecie jak to jest, no nie da się tego zrobić, prawda? No właśnie, no. I tutaj jest pies pogrzebany. No i słuchajcie, no drugi argument tej pani był taki, że nie da się, ponieważ nie każdy chce tak wyglądać, bo nie każdemu na tym zależy. Słuchajcie, nie znam osoby na świecie, która byłaby zadowolona ze swojego wyglądu. Wiadomo, kulturysta to słaby przykład, ale też przykład, bo gość nigdy nie będzie zadowolony, kulturysta też nigdy nie będzie zadowolony ze swojego wyglądu, zawsze dąży do jakiejś tam perfekcji swojego modelu, do którego się upodabnia, ale to zawsze nie będzie to. No wiem z własnego doświadczenia. No chociażby jakiś przykład przyziemny, bardziej kobiety, tak? Czy znacie jakąś kobietę na świecie, modelkę, kurwa, najzajebistszą dupę, która mówiłaby, że wygląda zajebiście? No wiadomo, no są takie, które pod publiczkę mówią: ja wyglądam kurwa zajebiście i mi jest wszystko okej. A do domu przychodzi, się łapie kurwa za fałdę, o tutaj odstaje, tam coś kurwa jest nie teges. Wiadomo, no nikt nie będzie zadowolony ze swojego wyglądu. Chociażby była to najlepsza kurwa dupa na świecie, Eva Longoria czy Pamela Anderson, to i tak zawsze, no zresztą one też poprawiają swoje wyglądy. To znaczy, że co? Nie są zadowolone z siebie. Nikt nie powie kurwa do kurwy nędzy. Taki fajny slogan, że osoba na przykład otyła jest zadowolona ze swojego wyglądu. Ona tylko twierdzi, że jest zadowolona po to, żeby pocieszać tylko i wyłącznie samą siebie i podbijać swoje ego. Ona nie jest zadowolona, przychodzi do domu, jest kurwa zdołowana, patrzy na siebie, to jednak nie jest to, jednak mogłem coś zmienić i nikt nie powie, że ta osoba wychodząc na plażę czuje się kurwa swobodnie i zajebiście w swoim ciele. No nie ma takich ludzi na świecie. No, ja wychodząc na plażę też się wstydzę. Może to jest chore, ale też tak jest. Osoba z bebzonym, ujebanym kurwa po kolana, no, dobrze się czuje? No wątpię, żeby mogła, to by pewnie zmieniła, tylko po prostu albo nie może, albo jej się nie chce. Kolejna kwestia, która mnie po prostu też zawsze, kiedy mówię, rozpierdala, to jest kwestia tendencji do tycia. Słuchajcie, taki przykład. Czy spotkaliście się kiedyś z osobą, która na przykład je czysto na maksa, trzyma swoją michę, jeździ rowerkiem, kurwa, trzyma te kardio w ryzach, no je tego przysłowiowego kurczaka z ryżem, z brokułami codziennie, nie podjada żadnego gówna, czy ta osoba ma tendencję do tycia? No chyba, kurwa, chyba nie, tak? No nie widziałem jeszcze takiego gościa albo kobiety, żeby jedząc czysto miała tendencję do tycia. Kto ma tendencję do tycia?
Kurwa, grubas, który o godzinie 24 wpierdolił pizzę i mówi: no ja to mam raczej chyba tendencję do tycia. Ojebałem jeszcze czekoladę, no ale raczej to nie jest przyczyną, bo to była jedna czekolada w jeden dzień, prawda? No to chyba dużo nie zjadł, no kurwa, jedną czekoladę na wieczór. I to jest właśnie na maksa rozbrajające, jakie ludzie mają, kurwa, myślenie zjebane. Tendencja do tycia. No i niektórzy właśnie, to jest najgorsze, że cały czas się podpierają tym, że oni są, kurwa, chorzy. Oni mają taką tendencję i oni, kurwa, nic nie mogą z tym zrobić, bo tak już jest. I siedzi, kurwa, wpierdala te, wiecie, no żarcie jakieś takie chujowe, chipsy, slipsy, kurwa, chuipsy, no. Ale też fajna akcja jest, no te, są te takie grubasy, gdzie tam, kurwa, w filmach pokazują, leżą po 400 kilo laski i ona też ma tendencję do tycia, tylko że przy niej leży, kurwa, wagon żarcia i ona wpierdala tam tony tego i ona też ma tendencję do tycia? No raczej chyba nie, po prostu, kurwa, chodzi o, tylko i wyłącznie o nasze podejście, nasze odżywianie. No, to tyle chciałem dzisiaj z wami tutaj podjąć do dyskusji. Mam nadzieję, że jak zwykle się podobało. Wy pamiętajcie, nie miejcie tendencji do tycia. I pamiętajcie, że wszystko się da. Tylko nie da się czego zrobić? Tak jak powiedziałem wcześniej, polizać się, kurwa, po dupie. Dobra, trzymajcie się, faj do góry i do następnego. Ewa!